Cześć moi kochani, witam Was na kolejnym takim informacyjnym, szybciutkim odcineczku, ale na początek chciałem Wam podziękować za to, co ostatnio robicie. Naprawdę ożywienie kanału i nie tylko idzie dobrą, w dobrą stronę. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki pod filmami, które zostawiacie, bo ostatnio jest naprawdę dosyć sporawo i widzę że też dużo starszych widzów też przychodzi na chwilkę odwiedzić. TikToka, którego odpaliłem ostatnio parę dni, tak sobie trochę mocniej porzucałem, też wypadł. Ostatnie chyba półtora miliona wyświetleń tam poleciało, więc naprawdę dziękuję. Facebook, fanpage działa, Twitter coś tam działa, więc naprawdę, naprawdę się cieszę. No i Discord oczywiście, więc zapraszam Was wszędzie. Dziękuję, naprawdę zostawcie łapeczkę, jeżeli Wam się materiały podobają. Ja naprawdę dostałem chyba drugą młodość z Clash Royalem do nagrywania, albo trzecią, albo czwartą, nie wiem, już sami ocencie, dobra. Dobra, teraz tak, bo też mam często dużo pytań odnośnie nowych skrzyń, nowych cyklów. Tak jak już informowałem o filmie, filmie z aktualizacją, mamy dodatkowe właśnie skrzynie, które są w cyklu zagrania areny. Do tego mamy mniej silverów, a więcej skrzyń z goldem. Więc tak to wygląda. Ja Wam linki dam do, oczywiście do Royal API, podlinkuję, macie w opisie filmu. No i tutaj sobie taki mamy i będzie teraz właśnie um, na pewno jest tak dobra ja będę się na razie odnośnie na ile dokładnie tych mniej skrzyń silverów, to wszystko już mówiłem na filmie z aktualizacją tam chyba nawet do 90 silverów mniej jest na y, tym poziomie maksymalnym kinga dobra no ale to będzie tak do tego mamy y, na poziomie 14 89 tylko silverów, ale za to mamy tak. 19 tych najsłabszych skrzyń z goldem, 14 tych średnich skrzyń z goldem i 6 tych skrzyń najlepszych z goldem. Do tego właśnie mamy te wild chesty. I na każdym od poziomu 10 mamy dwie skrzynie w cyklu, na każdym poziomie kinga. Ten wild chest na tylko na poziomie 14 daje gwarantowanego czempiona, a na innych. Dostajecie chyba właśnie tą kartę weight ale tutaj też taka mała informacja, chyba o chwilą to czytałem. Jeżeli ją na przykład wydropicie na lewej że Kinga numer 13 i przejdziecie na i zatrzymacie ją sobie na slocie, nie otworzycie i zatrzymacie na level 14. To jeżeli ją otworzycie na level 14, to powinniście właśnie dostać gwarantowanego czempiona. Więc czempiony są tylko na poziomie 14 do odblokowania. I właśnie w tych chestach. Więc. Podlinkuję wam. tutaj. Mamy właśnie y, akurat Cycle y, Skrzyń na level 14. W ogóle ten, y, ta skrzynia Wilczesta otwiera się 24 godziny, czyli warto to też y, zapamiętać. Y, dobra, mamy tak jak mówiłem, mam 89 silverów, 50 goldów, no i później jest 19, 14, 6, czyli ogólnie jest 20, 39 skrzyń z goldem. Ogólnie po tej aktualizacji więcej golda będziemy zdobywać. Są tylko 4 magical chesty. I 4 um, giant Chesty I mamy też na każdym poziomie po jednej, nie <coughs> po jednej skrzyni epickiej, jednej magii, legendarnej i y, to jest ten lighting chest. No, i tutaj mamy poziom 13. Na 13 mamy 105 silverów. A ile tych z goldem? Jest 20-31 skrzyń z goldem, więc tak to wygląda. Więc to jest cycle co 500 skrzyń. Więc podlinkuję Wam to, bo dużo pytań właśnie jest odnośnie tych nowych skrzyń, jak je zdobywać. Oczywiście na Royal API, jeżeli wejdziecie, wpiszecie swój hashtag gracza, otworzycie swój profil, to możecie zobaczyć, Aktualnie, w którym momencie jesteście, które skrzynie wam wydropią za kolejne walki, więc tam wszystko możecie sobie monitorować. Zachęcam was do tego i ustawcie sobie też język polski, jeżeli to wam będzie ułatwiało, ponieważ język polski tłumaczył jeden z nas, czyli Pantera. On zawsze ma mi za złe, jak używam angielskiego, ale nie mówię, że po polsku jest, więc mamy, mamy po polsku. Dobra, czyli to chyba by było. Hmm... To by było chyba na tyle, więc tak to wygląda właśnie z tym cycle skrzyny. Mam nadzieję, że Wam się poczekajcie. A nie, 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 nie 500 skrzyń. Ja wam Powiedziałam, bo się tutaj zasugerowałem. Bo tutaj to 500 skrzyń to wypadają te właśnie Lighting Chest, Legendarna i Episka, więc to jest jakoś tak tam różnie to randomowo wskakuje w zamiast właśnie jakiejś tam skrzyni. więc przepraszam, źle tutaj was poinformowałem. bo ogólnie 188 skrzyni na 14 poziomie i tutaj właśnie wszystko jest rozpisane. Zresztą sobie poczytajcie. No ja Wam tylko przekazuję takie informacje, gdzie szukać informacji, żebyście na przyszłość wiedzieli i no powodzenia, powodzenia w zdobywaniu tego golda, mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie i pamiętajcie, jeżeli cokolwiek będziecie w tym sezonie, te skrzynie czy cokolwiek, jakieś oferty kupować wpiszcie sobie kodzik POP, dziękuję za wsparcie, jesteśmy już naprawdę tutaj z porawą liczbą, myślę, że yy, nawet jak nie używacie wpisania kodu, to was nic nie kosztuje, a i tak byście czasami coś wydali, to tam zawsze to wsparcie, a ja sobie to wszystko później rozdysponuję, tak jak mówiłem na te turnieje. Jak w końcu mi wypłacą. No. Dobra, trzymajcie się cieplutko, i na nockę. Kurzę, nie chce mi się. Trzymajcie się.